Kasai. Dziś w serii próbnej lądował metr dalej od reprezentanta Norwegii. Rekord życiowy 240,5 metra. Po raz pierwszy startował na Mistrzostwach Świata w lotach w 90 roku. Wygrał je w 92. To jest 10. start Japończyka w Mistrzostwach Świata w lotach. Jak po sznurku. Pięknie i też bardzo daleko. Jeszcze dalej! Niesamowicie skacze Noriaki Kasai, ależ jest w wielkiej formie reprezentant Japonii. Cudownie, przepięknie, oczywiście też z nie najładniejszym lądowaniem. 240,5 metra, a więc wyrównuje swój rekord życiowy ustanowiony w zeszłym roku w Vikersund. 240,5 metra, to jest 6,5 metra dalej od lądowania Van Emela. W dodatku ma mniej odjętych punktów za wiatr, tylko 8,1. No niesamowity jest Noriaki Kasai. Niższe noty doszło oczywiście od sędziów, ale to lądowanie, mówili tutaj organizatorzy, kiedy przebudowywano tę skocznię, że będzie tutaj można latać daleko, ale 240 metrów to coś niesamowitego. Ustał, a to dopiero jego drugi skok. Przecież on wczoraj tutaj w ogóle nie skakał. Nie było go w kwalifikacjach, w skokach treningowych. Dzisiaj podczas serii próbnej oddał swój pierwszy skok na tym obiekcie od razu 233,5 metra. No a teraz w konkurcie pierwszej serii 240,5. Nowy rekord tej skoczni. No i decyzja jury, obniżenie rozbiegu z 20 belki startowej. Wszyscy zawodnicy, których oglądaliśmy do tej pory, rozpoczynali na jasna próg. No a teraz będzie to belka 18. Nic dziwnego, bowiem pytanie, skoro Noriaki Kasai ląduje tam, gdzie wylądował, gdzie wylądują Preft, Freund, Gangnes, który także uwielbia te powietrzne podróże. Jest jeszcze Heibeck, Forfan, Kraft. No. Będzie liderem oczywiście Noriaki Kasai, tak jest. Jego łączna nota 210 punktów, o 5,2 punktu wyprzedza Van Emela i aż o 23,7 będącego na trzecim miejscu Jurija Tepesza.